Jesteśmy paczką znajomych, trenujemy w Ursusie, w UTS Akrobat. Trenujemy akrobatykę sportową, specjalizujemy się w czwórkach męskich. Jednym z największych osiągnięć naszych zawodników jest występ Mam Talent. Bliźniaki z Jankiem, bracia Mieśnikowscy i Kocoń, dostali się do finału Mam Talent, więc to są nasi koledzy z klubu i staramy się dumnie ich naśladować. Poznaliśmy się w klubie na treningach akrobatyki sportowej, w klubie, w którym trenujemy od małego. Tak z czasem nabieraliśmy coraz lepszego kontaktu, aż do tego stopnia, że postanowiliśmy wpaść na taki pomysł. Planujemy przejechać 8 krajów, 8 tysięcy kilometrów w 8 tygodni. Nasz przepiękny bus VWT3 ma już przed sobą 30 lat, jest starszy od każdego z nas. Niesamowity, mamy nadzieję, że przejedzie bez usterek. Tam chcemy promować akrobatykę, pokazać jak to wygląda, czym zajmuje się ten sport. Można stawać na bańce, podczas tego można mówić, bić piątki. Żeby pokazać, że istnieje inny sport niż piłka nożna w naszym kraju. Żeby pokazać nawet mieszkańcom naszej dzielnicy, że są tutaj akrobaci. Że... Chcemy oczywiście zwiedzić coś fajnego w każdym kraju, w każdym po kolei. Jeżeli będziemy jechać przez Niemcy, to żeby zaliczyć na przykład Monachium, czy jeżeli będziemy już na Gibraltarze, żeby popatrzeć na przepiękną Afrykę. I w każdym kraju zrobić coś, pokazać ludziom, czym się zajmujemy, jak to powstaje, że to nie jest wcale takie trudne, zachęcić ich do trenowania akrobatyki. Wiadomo, że jeżeli jest się sportowcem, no to wiadomo, że trzeba być konsekwentnym, to znaczy ważne są treningi, na pewno odżywianie też jest ważne. Tak jak chłopaki na przykład są w stanie bardzo dużo zjeść, ale jest to na pewno związane z ilością kalorii, jakie potrzebują ze względu na codzienne praktycznie treningi. Mam zamiar być w pewien sposób taką, no może źle to zabrzmi, ale kucharką na wyjeździe i czasami się boję, że nie dam rady aż tak dużo ugotować, żeby oni się najedli. Można gadać w staniu na rękach, ładnie się uśmiechać. Wyjeżdżamy za 3 tygodnie, mamy przed sobą niesamowitą trasę. Fanpage nosi nazwę Akrobaci na kółkach. Blog to jest akrobacinakółkach.crazylife.pl. Jesteśmy też na Instagramie. W drodze będziemy mieli również Snapchata i oczywiście vlogi na YouTubie. Będziemy codziennie z każdego miejsca wstawiać minutowy, dwuminutowy filmik. To, co żeśmy robili, czym żeśmy się tam zajmowali, jaki pokaz żeśmy zrobili, co żeśmy jedli, czy co żeśmy zwiedzili. Czy że któregoś dnia popsuł nam się bus i go naprawialiśmy, też będziemy takie rzeczy relacjonować, chociaż mamy nadzieję, że tego będzie jak najmniej. Jak na razie nas nie zawiódł, więc trzymamy za niego kciuki. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Ursusa. Mam nadzieję, że jesteście z nas dumni z tego, co robimy. Pozdrawiamy. Akrobaci na kółkach. Oglądajcie Ursus TV.